Afryka okołorównikowa może poszczycić się drugą z największych dżungli na Ziemi. Ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych, dziesięciokrotność powierzchni Niemiec. Żyje tu wiele z najgroźniejszych stworzeń na świecie. Tych olbrzymich i tych miniaturowych. Żeby przetrwać w najbardziej różnorodnym z biomów, trzeba być zwinnym, silnym albo mieć wyspecjalizowaną broń. Tak ewoluowały jedne z najszybszych, najokazalszych i najsilniejszych zwierząt. Najgroźniejsi mieszkańcy Afryki – dżungla. Choć w tym regionie jest prawie 12 godzin słońca dziennie, niektóre miejsca są bardzo słabo naświetlone. W sam raz dla drapieżników, które próbują się ukryć. W zachodniej części Afryki Środkowej żyje żmija gabońska. Ma ubarwienie podobne do koloru ściółki. To jeden z najciekawszych deseni wśród afrykańskich węży. Jest piękna, jeśli się ją dostrzeże, śmiertelnie groźna, jeśli się ją przeoczy. Ma długie na ponad 4 cm zęby jadowe. Jedne z najdłuższych w całym podrzędzie węży. Zimą potrafi miesiącami leżeć w bezruchu. Ale dziś zwęszyła trop, którego nie może zignorować. Zabudowania wdzierają się coraz głębiej w dzicz, a w ślad za człowiekiem idzie cały orszak. W tym szkodniki, jak szczury i myszy. Żmii gabońskiej w to graj. Jej język to narząd węchu stereo. Rozwidlenia wyczuwają nawet najmniejsze stężenia molekuł zapachowych. Umożliwia to wykrywanie zdobyczy z daleka. Kiedy żmija podpełznie dość blisko, aplikuje morderczy jad w ogromnej dawce. Dzięki ogromnym gruczołom ten gatunek plasuje się na drugim miejscu na świecie pod względem objętości jadu. To mieszanina cytotoksyn, neurotoksyn i chemotoksyn. Atakuje tkanki, nerwy i wywołuje krwawienie wewnętrzne. Wąż pozwala jadowi zrobić swoje. Pełznie w ślad za ukąszonym szczurem. Ostatni skok i połyka go w całości.
każdym zakątku afrykańskich dżungli żyją zabójcy przystosowani do polowań w wodzie, w powietrzu i na drzewach. Wszystko, co żyje, może być zdobyczą. Gerezy nie mogą ani na chwilę stracić czujności. Cały czas są w niebezpieczeństwie. Bywa, że zagraża im jakiś daleki krewny. W tym lesie żyją też szympansy. Przez większość czasu to wegetarianie, jak gerezy. W 97% przypadków szympansy zjadają owoce i liście. Ale od czasu do czasu zdarza im się skusić na opcję mięsną. Statystyczny szympans je mięso tylko przez 9 dni w roku. Dziś jest jeden z tych dni. Gerezy są ich przysmakiem. Szympansy są bystre i wyrachowane. Polowaniem zajmują się zwykle duże samce. Pracują zespołowo, każdy zna swoją rolę. Jedne czekają na ziemi, inne wchodzą na drzewa. Gerezy są niebywale zwinne, ale szympansy zablokowały im drogi ucieczki. Zabijają, rozrywając łup na strzępy. Podział mięsa ma znaczenie strategiczne. Służy umacnianiu więzi z samicami lub potencjalnymi sojusznikami. Mięso jest narzędziem rozgrywek o władzę. Wiele małp nie zdoła zaspokoić głodu. Nie wystarczy wyiskać komuś z futra paru kleszczy i pcheł. Gerezy uciekają najdalej, jak pozwalają im na to długie ramiona. Na razie nie zostaną pożarte. Ale szympansy polują nie tylko na nie. Duże grupy, takie jak ta, zawsze są chętne do powiększania swoich włości. Grupa samców udaje się na patrol. Szympansy komunikują się za pomocą systemu odgłosów. Przy granicy swojego terenu małpy nagle cichną. Idą jedna za drugą. Wyczuły, że w pobliżu jest inna grupa szympansów. Patrol zmienił się w polowanie. Powoli i ostrożnie myśliwi wkraczają na terytorium sąsiadów. Przystają, żeby złapać ich woń w ściółce. Z
są już niemal bezpośrednio pod celem. Za chwilę koniec podchodów. Sygnał do ataku wywołuje zamęt. Polujące szympansy wykorzystują element zaskoczenia. Sąsiedzi pierzchają w panice. Grupa samców okrąża samotnego podrostka. Krzyki jego matki nic nie dają. Cel ataku – poszerzyć terytorium i zasoby pokarmu. Zabity szympans zostanie zjedzony. Nie zmarnuje się ani odrobina białka. W szympansach zabójczy instynkt odzywa się od czasu do czasu. W rzekach tej gabońskiej dżungli mieszka stworzenie, którego umiejętności zabijania decydują o przetrwaniu. Ma ostre zęby, w miejsce których wciąż odrastają nowe. Ma też pancerne łuski. Krokodyl krótkopyski dorasta raptem do 1,5 metra długości, ale jest wytrawnym myśliwym. Przystosowany do życia w wodzie, jest przy tym najbardziej lądowym ze wszystkich krokodyli. Nikt nie jest tu bezpieczny. Skutecznie wypatruje zdobycz dzięki specjalnej adaptacji. W środkowej części siatkówki ma obszar o dużej rozdzielczości, dzięki czemu widzi bardzo wyraźnie. Potrafi czaić się z oczyma wystawionymi nad wodę. Czeka bez ruchu, aż jakieś zwierzę za bardzo zbliży się do brzegu. Ten świerszcz jest już zgubiony. Krokodyl krótkopyski zjada to, na co akurat jest sezon. W miarę tego, jak rośnie, zmienia też swój jadłospis. W tych rzekach często poluje na sumy. Potrafi być szybki. Żeby złapać zdobycz, musi mieć pewną taktykę. Opracował perfekcyjny plan. Dzięki specjalnej adaptacji w składzie hemoglobiny i powolnemu metabolizmowi może wstrzymać oddech na ponad godzinę. Gad czeka, aż pokarm sam do niego przejdzie. Jego pysk
jest jak potrzask. Pełnym brzuchem płynie dalej. Kolejne miejsce, kolejna ofiara. W tych mrocznych, głębokich rzekach żyją też inne krokodyle. To krokodyl wąskopyski. Długi na 4 metry, niepodzielny władca wód Afryki Środkowej i Zachodniej. Jego znakiem rozpoznawczym jest długi, wąski pysk, któremu zawdzięcza nazwę. Nie chodzi tu tylko o wygląd. Pysk o takiej budowie działa jak szczypce. Ułatwia gadowi chwytanie rybnych przysmaków. Jest uzbrojony w 70 ostrych zębów. Mieści się w dziurach i rozpadlinach. Ofiara może uciekać, ale się nie schowa. Tak jak większość krokodyli, wąskopyski ma doskonały wzrok i węch. Oraz najlepszy słuch ze wszystkich gadów. Ten prastary drapieżnik stosuje zmyślną taktykę. Pływa równolegle do brzegu i spycha ryby na płciznę, zagradzając im drogę ogonem. Pułapka zastawiona. U krokodyli wąskopyskich cierpliwość to klucz do sukcesu. Ryby są tam, gdzie miały być. W płytkiej wodzie, między młotem a kowadłem. Gad udaje, że jest kłodą. Ale w odpowiednim momencie zatrzaskuje pysk z ogromną siłą. Nie przeżuwa pokarmu. Połyka ryby w całości, zaczynając od głowy. Większość afrykańskich lasów mieści się w dorzeczu Konga. Ale północno-wschodni kraniec Madagaskaru porośnięte jest dżunglą zupełnie wyjątkowego typu. Wyspa oddzieliła się od kontynentu kilkadziesiąt milionów lat temu. Żyją na niej zwierzęta, jakich nie ma nigdzie indziej na Ziemi. Lemury płowe spędzają noc i poranek przytulone do siebie, ale nie mogą dać się przyłapać na drzemce. Najgroźniejszy drapieżnik właśnie wyszedł na żer. To fossa. Na drzewach czuje się równie pewnie jak na ziemi. Dzięki elastycznym stawom skokowym potrafi schodzić po pniu głową w dół. Fossa jest doskonałym myśliwym. Silnym jak kot, zwinnym jak mangusta. Lemury to jeden z jej przysmaków, chociaż niektóre prawie dorównują jej wielkością.
Rodzina w porę dostrzega niebezpieczeństwo. Zamiast uciekać, lemury obserwują wroga. Fossa nie jest wybredna. Dziś zwęszyła coś innego. Podąża za kuszącym zapachem gryzonia. Fossa ma doskonały węch i słuch. Szczur na próżno usiłuje się schować. Otworzenie w kark załatwia sprawę. Reguły są proste. Śpi z jednym okiem otwartym, bo zagrożenie czai się wszędzie. Czasem potrafi być niemal całkiem niewidoczne. Na Madagaskarze żyje niemal połowa wszystkich gatunków kameleonów. Jest ich 76. Różnią się wyglądem, ale wszystkie są wytrawnymi zabójcami. Modliszka skupia się na własnym pokarmie i jest nieświadoma zbliżającego się niebezpieczeństwa. Na przednich odnóżach ma ostre ząbki, ułatwiające chwytanie. Jej aparat gębowy rozrywa zdobycz na strzępy. Ta żarłoczna morderczyni potrafi zjadać owady większe od siebie. Ale myśliwy za chwilę sam stanie się ofiarą. U kameleonów powieki są przyrośnięte do gałek ocznych i układają się w stożek. Oczy poruszają się niezależnie, co daje 360-stopniowe pole widzenia. Gad namierza cel i atakuje jak wyrzutnia rakiet. Nawet pozbawione powiek oczy modliszki nie dostrzegą napastnika dostatecznie wcześnie. Język kameleona ma przyspieszenie, które wynosi 2500 metrów na sekundę do kwadratu. To tak, jakby samochód przyspieszył od zera do setki w jedną setną sekundy. Ten harpun z końcówką ssącą jest dłuższy od ciała kameleona.
Powlekająca go ślina jest 400 razy bardziej lepka od ludzkiej. Dość lepka, by wziąć większość... Dość lepka, by kameleon wziął większość owadów na język. Lasy deszczowe Kamerunu należą do najstarszych na Ziemi, a także do najtrudniej dostępnych. W tym gąszczu mieszka jeden z symboli Afryki. Goryl zachodni. To silne, inteligentne i okazałe małpy. Bardzo okazałe. Dorosły osobnik dorasta do 1,5 metra. To samce we wczesnym okresie dojrzewania. Hałaśliwie demonstrują swoją siłę i męskość. Bicie się w piersi, pościgi i klepanie pni. To wszystko służy okazaniu krzepy. Goryl w kwiecie wieku jest 8-krotnie silniejszy od sportowca podnoszącego ciężary. Gryzie z siłą 2 razy większą niż lew. Młode goryle przez większość czasu przyglądają się dorosłym. Pracują nad zmysłem równowagi i muskulaturą. Zapasy to zabawa, ale też lekcja walki. Na razie wyglądają pociesznie, ale z czasem staną się śmiertelnie niebezpieczne. Hierarchię samców determinuje wiek, rozmiary ciała i rozmaite taktyki zastraszania. Przed osiągnięciem dojrzałości młode samce muszą odejść od rodziny. Utworzą grupy kawalerskie i będą walczyć o pozycję na szczycie. W każdej takiej grupie może być tylko jeden lider. Jednak pomimo swojej wielkiej siły, goryle to stworzenia łagodne. Zazwyczaj. Wśród wzgórz Parku Narodowego Buindi w Ugandzie grupa goryli górskich spędza czas w spokoju. Małpy przeczesują pnącza w poszukiwaniu owoców i pożywnych roślin, paliwa dla swoich 200-kilogramowych ciał. To jedne z największych naczelnych. Na czele każdej grupy stoi dominujący samiec. Srebrno-grzbiety. Jest tak silny, że mógłby zgiąć stalowy pręt. Ale siła to nie wszystko. Przywódca podejmuje wszelkie decyzje. Wyszukuje miejsca do żerowania i spania. Pośredniczy w sporach i bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy w tym chłodnym, górzystym krajobrazie. Gra o najwyższą możliwą stawkę. Tylko on ma prawo zbliżać się do samic. Jest ojcem wszystkich młodych w tej grupie. Thank you.
Gdyby inny srebrnogrzbiety chciał go zdetronizować, zapewne zabiłby całe jego potomstwo. Przywódca musi chronić swoje dziedzictwo genetyczne nawet za cenę własnego życia. Przez większość czasu jest łagodnym olbrzymem, ale na widok intruza reaguje wściekłą agresją. Rodzina jest bezpieczna. Goryl odzyskuje spokój. Potrafi być jednym z najgroźniejszych mieszkańców tego lasu, ale tylko wtedy, kiedy musi bronić tego, co dla niego najważniejsze. Goryle uczą się sztuki przetrwania od matki, ojca i krewnych. U węży jest zupełnie inaczej. Kobry czarno-białe przychodzą na świat z kompletem morderczych instynktów i zapasem śmiercionośnego jadu. Matka nie zajmuje się ich wychowaniem. Wężyki od razu pełzną w poszukiwaniu posiłku. Dorastają do prawie 3 metrów. To największe ze wszystkich kobr w Afryce. Ale małe kobry też są śmiertelnie groźne. Mają ten sam neurotoksyczny jad, co dorosłe osobniki. Ropucha wydaje się łatwym łupem. Ale w razie potrzeby potrafi być szybka. Żmije polują cierpliwie i atakują z zasadzki. Kobra czarno-biała to wąż zwinny i szybki, który aktywnie ściga swoje ofiary. Ropucha może się schować, ale nie będzie uciekać bez końca. Jad kobry mógłby zabić dorosłego człowieka. Płaz nie ma żadnych szans. Na północnych rubieżach Zambii występuje inny gatunek drapieżnika o prehistorycznym wyglądzie. Trzewi kodziób ma blisko 1,5 metra wysokości. Przerażające spojrzenie upodabnia go do dinozaura. Morderczy instynkt towarzyszy mu od początku. Brata, który wykluł się kilka dni po nim, zabił jeszcze w gnieździe. Dziś jest dorosły. To postrach mokradeł. Skupia wzrok na powierzchni wody i wypatruje ruchu. Dwudziestoletni
25-centymetrowy zakrzywiony dziób to broń nie tylko na pokaz. Jego ciężar sprawia, że cios jest bardzo silny. Ryba nawet się nie zorientowała. Trzewi kodziób odgryza jej głowę, a potem połyka w całości. Większość węży znajduje zdobycz za pomocą węchu, a zabija ją jadem. Ale po dżunglach Afryki Środkowej i Zachodniej pełza drapieżnik innego typu. Pyton królewski. Ślad zapachowy urywa się nad wodą, ale to nie zniechęca dusiciela. Cel jest w zasięgu ataku. Pyton uruchamia swój szósty zmysł. Dzięki specjalnemu narządowi pod nozdrzami, pyton ma zdolność namierzania termicznego. Ofiara może sobie uciekać. Wąż podpełznie za nią wszędzie. Na drzewie jest równie groźny jak na lądzie. Ma tylko metr długości. To najmniejsze z afrykańskich pytonów. Ale dzięki potężnym mięśniom potrafi się uczepić nawet najcieńszej gałęzi. Mrugnięcie ludzkiego oka trwa 100 milisekund. Pyton królewski jest szybszy. W 70 milisekund pokonuje 15 centymetrów. Jest już dość blisko, by uderzyć. Pyton królewski nie potrzebuje jadu. Ma ostre, zakrzywione w tył zęby. Raz złapana ofiara, nie ma szans na ucieczkę. Niebywale elastyczne więzadła, ścięgna i mięśnie w szczęce umożliwiają wężowi połknięcie zdobyczy w całości. Posiłek nie był duży, ale dzięki dość powolnej przemianie materii, gad nie będzie teraz musiał żerować przez 10 dni. Węże potrafią nie jeść tygodniami, za to słonie mają apetyt stosowny do rozmiarów ciała. Pokarmu jest tu wprawdzie w bród, ale w ich jadłospisie brakuje jednego ważnego składnika – soli. Na tej polanie mogą uzupełnić jej zasób. Bogata w minerały woda i gleba zawiera ważne suplementy diety. Nie tylko dla słoni, dla wszystkich roślinożernych mieszkańców dżungli.
Regularnie przychodzą tu również pawiany. Zjadają ile się da, a potem wracają do swoich nadrzewnych gniazd, w których iskają się nawzajem i odpoczywają. A gdzie jest wiele zwierząt, tam zwykle przychodzą drapieżniki. Małpy dobrze o tym wiedzą i zawsze wystawiają wartę gotową wszcząć alarm. Jest tu też jeden drapieżnik, który z kamuflażu uczynił dziedzinę sztuki. Polana leży w obrębie terytorium samicy lamparta. To jedne z najgroźniejszych drapieżników w Afryce, mające łatwość adaptowania się. Samica ma do wykarmienia dwoje młodych i zawsze rozgląda się za łupem. Bezpiecznie ukryta, czeka na swój moment. Małpom zdarza się chwila roztargnienia. W odróżnieniu od lampartów z sawanny, te z dżungli polują za dnia, bo dostosowały się do rytmu życia swoich ofiar. W pełnym świetle nie trudno ujawnić swoją obecność. Ale jeśli lamparcica niepostrzeżenie dotrze do drzewa, będzie miała szansę. Pawiany wypatrzyły drapieżnika zbyt późno. Jeden z nich znalazł się w potrzasku. Łatwa zdobycz? Nie tak prędko. Zdesperowany pawian to groźny przeciwnik. Jego kły są długie jak u lwa. Przerażona małpa staje się śmiertelnie niebezpieczna. Lamparcica miała szczęście, uszła z życiem. W dżungli warto pamiętać, że ofiara potrafi się czasem odgryźć. Wersja polska Smack Jam Studio, tekst Piotr Lubczyński, czytała Justyna Gardzińska.